Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Jak ten tempak mógł ich zostawić samych? Pani Weroniko! Co to za wrzaski? Niech mówi Leandra. Mów. Zabili pana Federica. Widziałyśmy z okna. On nie może umrzeć. Nie teraz. Ocknij się. On nie żyje. Milcz. Federico, wstawaj. Takie nieszczęście. Marina czeka na ciebie. Ocknij się. Wezwijcie ambulans, kretynki. Musisz się ożenić z Mariną, idioto. Jak mogłeś dopuścić, żeby cię potrącili? Głupek. Zatroszcz się o niego. Kochaj go. Nadrób te lata, których nie mogliśmy spędzić razem. Uczyń go dobrym człowiekiem. Stwórz mu dom. Postaraj się, żeby choć troszeczkę mnie kochał i nie miał do mnie żalu. Prawdziwy z ciebie kretyn. Miałeś się dziś ożenić z Mariną. Ty głupku, jesteś do niczego. Wypij to na nerwy. Mnie nic nie uspokoi. Chcesz się oddać w ręce władz? Muszę. Robisz to z matczynej miłości. Ja nie mam dzieci, ale pewnie zrobiłabym to samo. Więc dlaczego mi nie pozwalasz? Nikt mi nie wierzy. To ja zabiłam Laura. Nie jesteś do tego zdolny. Zgoda, to był wypadek. Popchnęłam ją, uderzyła się i umarła. Czyli jestem winna. Nie potrafiłabyś jej odepchnąć. Otwórz to pewnie Federico. Synku. Żądam całej prawdy.
Powiedz mi, zabiłaś zakonnicę? Mów wprost. Tak. Zabiłam Laurę. Tyle nieszczęść. Co się stało? Ludzie mówią, że kogoś potrącili. Dobrze, że pan już jest. Takie straszne nieszczęście. Chuyowi nic się nie stało. Samochód potrącił pana Federico. Pan Federico nie żyje. Umarł? Nie wolno tu pani przebywać. Chcę znać stan pacjenta. Proszę zapytać lekarza dyżurnego. Ocknij się. Federico! Nie możesz umrzeć właśnie teraz. Musisz wykonać mój plan. Przez ciebie przegram. Najpierw ożeń się z Mariną. A potem możesz sobie umierać. To ja zabiłam Laurę. Kłamiesz. To był wypadek. Popchnęłam ją i upadła. Nie możesz być morderczynią. Nie podchodź. Nie zmienię faktów. Tak wyglądają. Synku, poczekaj. Co się stało? Mój syn nigdy mi nie wybaczy, że zabiłam Laurę. Nie jesteś niewinna. Powiedz mu prawdę. Zbliża się wyznaczony przez pana termin. Nie traćmy jeszcze nadziei. Ale szefowie z góry naciskają. Nie traćmy spokoju. A jeśli się mylimy? Jeśli sprawcą nie jest ani Chuy, ani jego matka, tylko Lucia, siostra przyrodna. Nie wygląda na wariatkę. Jestem pewien, że wie więcej niż sądzimy. To dlaczego nic nie mówi? Bo się boi. Cały czas jest wystraszona, zdenerwowana. Kogo tak się lęka? Marina nie powinna była wychodzić sama. Nie pozwoliła sobie towarzyszyć. Trzeba było iść z nią bez jej zgody. Zaparzyć pani żyłek na nerwy? Podaj mi mocnego drinka z lodem. Tylko szybko. To musi być ktoś do Mariny. Otwórz. Dzień dobry. Gdzie Marina? Nie wiem, dokąd poszła. Nie do urzędu, by wyjść za Federica?
definitivamente.